czas dojrzałych głosów oddech, przemienny zboża bach. Kotyś Device wystąpił w studiu M imienia SBB Radio Opole. Tym samym otworzył jubileusz dziesięciolecia istnienia grupy. Tworzone przez nich utwory czerpią z wielokulturowości Śląska, które nawiązują do znanych lokalnie i regionalnie wyjątkowych miejsc. Chcieliśmy zaprosić na taką wyprawę poetycką nad Małą Panew. To jest niedaleko Opola. Tam w tym miejscu kiedyś tworzył poeta Georg Hauptstock. Również nasz zespół tam rozpoczął swoją drogę i troszkę mamy tutaj w repertuarze liryki leśnej. Kilka tekstów, które zagramy. To są teksty, bym powiedział, już takie ogólne, poetyckie. Lider zespołu wraz ze swoją córką Darią w 2011 roku wydali płytę Zapomniane Marzenia. Dziś mają na swoim koncie w sumie 4 krążki, a niektóre z nich były nagrywane w naszej rozgłośni. Dzisiaj mija 10 lat od momentu, kiedy powstała pierwsza piosenka zatytułowana Nomen Omen Mała Panew. Czujemy się tutaj jak w domu, tak jak powiedziałem, to już jest nasz trzeci koncert tutaj. Nagrywaliśmy tutaj 3 płyty, bo trzecia płyta Lux Ex Silesia też była tutaj kończona oraz taki projekt z kolędami niemieckojęzycznymi również był realizowany właśnie tutaj u Państwa w Radiu Opole. Radio Opole.